Ponownie witam kolegów tą zimową porą. Zimową to niestety była tylko w Koszalinie, a tutaj podobnie jak u kolegi Pruskiego mamy tutaj też warunki zbliżone do wiosny. Tym razem udaliśmy się 20 kilka kilometrów na północ z Głogowa w kierunku Bytomia Odrzańskiego do kolegi Roberta Henkla. Właśnie tutaj jesteśmy na posesji u niego, widzimy kolegę właśnie, witamy go i patrzymy jak właśnie tutaj ma zbudowane gołębniki. Tak wszystkim tutaj pokażemy. O, tak wygląda posesja, z której się odbywają loty. Teraz powiem trochę tutaj, kolega uczestniczy w lotach w ramach PZHGP w oddziale 0362 Nowa Sól. W oddziale tym jednak mniej się skupia, wcześniej miał większe sukcesy, obecnie w oddziale tylko uczestniczy w kilku lotach, tak jak mówi, oddział ten liczy około, w ogóle chciał powiedzieć, około 90 hodowców. Większość tu jednak tutaj uwagi swoich lotami, swoich gołębi skupia kolega w udziale w klubach gołębi dalekodystansowych. Z tego co wiem, wcześniej się dowiedziałem, kolega uczestniczy w lotach organizowanych przez 3 takie kluby i więcej o tych klubach może już powie nam sam kolega. Proszę bardzo. No, lotuję w 3 klubach. W bieżące do tej pory lotowałem w klubie, to jest w polskim klubie lotu dalekodystansowy KLD. Tutaj akurat w Berlin Nord-Ost razem lecimy z tym klubem niemieckim. A w szczególności mówię tu takimi lotami, to są zawsze loty te najdalsze, czyli lot z Barcelona. I tu akurat jest najwięcej, tak po prostu hodowców daje, tu największy prestiż, tu po prostu najważniejsze. I na tym się kolega skupia. To jest dla mnie podstawowym lotem, bo loty, jak to mówią, takie loty 700, loty 900 do 1000 km, to lecimy tutaj z klubem berlińskim Nord-Ost. Tutaj akurat z nimi to są takie loty, jak to mówią, rozgrzewające przed lotem, najważniejszym lotem, lotem Barcelona. To jest dla nas taki najważniejszy lot z tego wszystkiego tutaj. Ale macie tutaj też dwa nowe kluby polskie, tak? Tak, mamy właśnie teraz nowy klub powstał, gdzie mamy masę hodowców z Polski i zagranicy. To jest Polski Klub Lotów Dalekodystansowym. Prezesem tutaj akurat jest hodowca, prezes oddziału Nowa Sól, Sławomir Boś akurat. I tu w tym klubie działamy. Akurat stworzyliśmy go niedawno, ten klub, po prostu, żeby hodowcy mogli się po prostu wykazać na tych dalekich lotach, być prezentowani na olimpiadzie i po prostu w całym świecie. I też mogli tam sobie działać równo. A ten kolejny klub polski, jak się nazywa i skąd jest siedziba? To jest klub w Nowogrodzie Bobrzańskim, gdzie do tej pory akurat leciałem z kolegami. Tam akurat też zdobyłem najważniejsze to mistrzostwo. W zeszłym roku byłem tam wicemistrzem, ten głównym opem, w tym roku zostałem tam mistrzem. A po prostu w tej chwili jeszcze działam w tym polskim klubie lotów dalekodystansowych w tej chwili, który nowy powstał. Także widzimy, koledzy sobie tutaj zorganizowali loty, specjalizując się w lotach gołębi dalekodystansowych w ramach 3 klubów. I tutaj właśnie kolega Robert nam teraz pokaże jeszcze, jakie gołębie tutaj są w jego gołębniku, którymi właśnie w tych rywalizacjach uczestniczy. Teraz właśnie może przejdziemy do gołębnika. Tutaj widzimy, to jest osłonięte, tutaj widzimy, żeby nie wiało, jest tutaj osłonięte specjalną folią. Nawet podgrzewane. I tutaj, o, i nawet ogrzewanie jest, jak kolega zwraca uwagę. Podgrzewane. Tutaj właśnie mamy, o, tak wygląda wnętrze gołębnika. Tutaj możemy zobaczyć, są cele. Cele są konstrukcji patentu tutaj osobistego kolegi właśnie. Na każdej celi jest zdjęcie gołębi, które się w tej celi znajdują. Tutaj możemy zaobserwować i samce, samice, które tutaj są. I teraz więcej może o tych gołąbkach nam kolega powie sam. Jakie to są rasy i z tych pochodzi. Aha, nadmienię tylko jeszcze, że szczegóły dotyczące pochodzenia tych gołębi, rodowody, takie inne rzeczy związane z gołębiami, jakie tutaj się znajdują, kolega ma na swojej stronie internetowej. Poda adres może kolega tej strony? To jest strona www.roberthenkel.pl. Także widzimy, tak można tam wejść i te gołębie oglądać. Tutaj jeszcze zobaczymy tutaj właśnie zdjęcia. O, też ładne dziewczyny tu widzimy. Panią Bogusię wszyscy znamy, to jest firma Wystań i pozdrawiamy ją tutaj między innymi. Drugiej pani niestety nie znam, może się kiedyś poznamy. Ale tu widzimy kolegę Roberta, który puchary, dyplomy odbiera. Tutaj mamy wszystko, widzimy, o właśnie, tak. Jest taka, o, tutaj kolegę Tosnowca widzimy też na zdjęciu i innych. Dobrze, teraz może jak się zaraz przejdziemy do gołąbków. No to może zacznę. Od których kolega by chciał zacząć? Tak? Mi to może od mojej najważniejszej złotej pary. To kolega pokaże, tak, złota para. To jest moje złote pary. Może być otwarte. Pokażę na przykład samczyka, to jest złota para, tych majeczka, kilka, to jest gołąbek 98. To są te, co z tej pary na Barcelonie. Tak jest, tak jest. W tym roku akurat z tej pary akurat 3 gołębie zrobiły mi Barcelona. Kolega pokaże tak do przodu go bardziej, jeszcze skrzydełko zaraz mu też zobaczymy. O. To jest mój główny podstawowy tygrys, piękna
Tego mnie kolega nazywa tygrysy, tak? Takie ciemne, te czarne z białymi centkami. Tak, to są moje tygrysy. W tej chwili jakaś jest samica, która była pierwsza u mnie z Francji, 19 w Polsce, pierwsza z Reims, z Francji z 1000 kilometrów. W ramach tego klubu, tak? Tak, czwarta z Paryża na przykład. A jeszcze tak zapytam, ile tam gołębi na lot idzie w ramach tego klubu? To zależy jaki lot, ale tak przeciętnie idzie około 500-700 gołębi tu z Polski, a z gołębi w ogóle z Niemiec idzie około kilku tysięcy. Czyli razem to jest dość duże słów załóżmy. Tak, tak, tak. Jest razem. No, a jakich raz to są gołębie, ten tygrys i ta gołębie? To jest słowie, to są gołębie po prostu krzyżówka, to jest Horemans, Faber, taka krzyżówka i linia kadeta. To są po prostu te gołębie pomieszane, w tej chwili jak widać są jajeczka, ten samiec w tej chwili ma kilka samic akurat tutaj. Na ogiera kolega. Tak, na ogiera po prostu, żeby jak najwięcej było. Tu na pewno z niego w tej chwili jest syn, też jest akurat, robił Barcelonę akurat w tym roku, na przykład jest samiczką też mają z tygrysów. Tu, czyli tu jest mało, dużo bardzo widać. Tu, tu już jest, młode gołębie są tak, nawet. Tak, tu akurat jest młody zamówiony, akurat będzie wysyłany w poniedziałek. Tu jest z mojej złotej pary syn, ma kilka Francji w konkursie, superlotnik. Tu jest lotniczka też tych tygrysów, samica, też są młode. No młodych jest bardzo dużo, młode zacząłem wcześniej dla hodowców. To kiedy kolega parował? Młode były już w październiku, gołębie były parowane. Tak tu widać też następne, tu na przykład linia moja kadeta. Też są jajeczka, tutaj sobie młode odchodzą. No to są jest wszystko tych raz Horemans Fabry, tak? Horemans Faber i linia moja kadeta to podstawowa. A jeszcze zadam pytanie, a kolega teraz jak obrączkuje, czy w ramach klubu macie swoją jakąś obrączkę, czy radzicie na obrączkach PZHGP? Mamy też te, ale główna obrączka PZHGP. Czyli swoje obrączki też macie? Też mamy swoje obrączki. A jakie one mają numery? To znaczy nie, ja tu w Nowogrodzie akurat obowiązkiem to było. Ja po prostu tylko obrączkuję na swojej gołębie, na swojej obrączkę, to jak widać można. Znaczy na swoich, to znaczy tych oddziałów PZHGP. PZHGP. Tak. Czyli to nie jest tak jak kluby mają w Sławnie czy w innych miejscowościach, nie. Że swoje. Swoje po prostu to się rywalizacja odbywa w ramach PZHGP tak jakby. Tak, na obrączkach od gołębi z PZHGP. Tak jest, tu jest akurat trzeci lotnik międzynarodowy, akurat super gąbek, to jest tej mojej rasy tygrysów. A to jest i to jest też tych Horemans Faber? Tak. To jest krzyżówka też jakaś z tymi gąbkami. Wszędzie mamy młode akurat. Tu jest na przykład wybitny gołąbek, który jest ojciec jego tego gołębia, gdzie go tutaj mamy. A gdzieś mi tu się schował skubany. Ano, gdzieś go wsadzili my, ale to już nie pamiętam, na której celi jest. Tu jak widać, na przykład też gąbki są od Luisa van der Gravelena, na przykład ja krzyżuję swoimi, dlatego że jego gąbki tak do 600 km, moje gołębie powyżej. I te właśnie gołębie z tych lotów dalekodystansowych się najlepiej sprawdzają, właśnie te takie z linii tego tygrysa, te takie tej barwy właśnie? Linia tygrysa plus linia moja ta podstawowa kadet, gdzie ich mam te gołębi najwięcej, te najbardziej się gołębie spisują. Wszędzie jak widać, tu są, mówię, młode, także jak widać, wszędzie są, dużo już zostało powysyłanych do hodowców, po prostu bardzo dużo jest zapotrzebowane na te gołębie. Ale też jest duże zainteresowanie nimi. Bardzo duże, ale dla mnie są najważniejsze po prostu wyniki. Nie wszystkie gołąbki po prostu mogę wyciągnąć. Większość gołębi, które idzie na loty, jest po prostu w tej chwili odpoczywa sobie. Rozumiem. A te gołębie, jak tutaj tutaj zasadniczo są gołębie rozpłodowe. Rozpłodowe są. Tutaj to mam takie, mówię, 50 cel tyle gołąbków. To są gołąbki, które po prostu zrobiły super wyniki. Są ciągnięte młode i zaraz przed sezonem są wyciągane z tych cel, są latane, szykowane do lotów ekstremalnych, czyli dalekich. A najbardziej takim potem tym lotem ukoronowanym będzie lot z Barcelony. To w ramach tego klubu ile macie tych lotów w ogóle? Jest 10 klubów, 1000 kilometrów. Oprócz tego jest jakoś 10 lotów. 10 lotów, 1000 kilometrów. 11 lot jest lot z Barceloną i organizowany przez Łopuchów. To jest wspaniali hodowcy, dzięki nim żeśmy się tu wybili praktycznie. I to jest najważniejszy lot. Tam po prostu tak dajemy gołębie. I tam po prostu, żeby gołębie przyszły, bo to nie tak łatwo. Na masę gołębi znikoma ilość tylko przychodzi gołąbku. To kolega ile gołębi daje tak na lot do Barcelony? No do tej pory mówię, 4 lata temu dałem 5 gołębi, 4 w domu. 3 lata temu dałem 6 gołębi, 5 w domu. W zeszłym roku dałem 9 gołębi, 7 w domu. W tym roku dałem bardzo dużo gołębi, bo dałem 32 gołębie. Z tego wróciło 10 gołębi. Z tym, że muszę nadmienić, że z mojego gołębnika, tego podstawowego, dałem 10 gołębi, 8 w domu jest, a z gołębnika eksperymentalnego dałem 22 i 2 są tego. A eksperymentalny, na czym to polega ten czyli eksperyment? To po prostu były gołębie różnych ras, różnych hodowców, szczepów, gdzie które kolega nabył tutaj? Które nabyłem i twierdzono, że to są gołębie najlepsze na dalekie loty. Okazuje się, że przegrywają z moimi gołębiami bezapelacyjnie. Czyli empirycznie kolega doświadczył po prostu, jak to się ma, te, że tak powiem, wyniki, które osiągają, a w stosunku do swoich gołębi, tak? Tak jest, po prostu nie znaczy, że jak kupię jakieś tam mistrzowskie gołębie różnych hodowli, to są lepsze. Okazuje się, że niestety moje gołębie, które zostały wychowywane, są o wiele lepsze niż te gołębie z zagranicy sprowadzane za potężne 1000 euro.
I także mówię, w tej chwili akurat jest odwrotnie, bo hodowcy nabywają właśnie, czołowi hodowcy z Polski, z zagranicy, z krajów azjatyckich, nabywają moje gołąbki niestety na te dalekie loty. Rozumiem. Teraz może przejdziemy do tego gołębnika lotowego, kolega nam to pokaże coś, proszę, dobrze? Dobrze. Tam przejdziemy. Teraz właśnie jesteśmy w gołębniku lotowym, tak? Tak, tutaj, tutaj są, jak się nazywa, gołąbki. Te gołąbki też są młode już nawet. Te są młode, tak. Też gołąbki, mimo to, że nie są podgrzewane, jest to bardzo dużo. Ale... Będziemy, kolega ma takie klepisko, tak jakby tak zrobione. Jest, tak jest, tak. Na betonie, ale to jest złe, po prostu będzie tu przerabiane. Wszędzie muszą być jednak ruszta, jednak to ma duży wpływ. Tu akurat jest to, że gołębie akurat później dochodzą do formy i to mi akurat sprzyja, dlatego że na tych dalekich lotach po prostu lepiej, niech ta forma jest późniejsza, po prostu nie, dlatego nie waryzuję tu w oddziale z tych pierwszych lotów, bo gołębie są wolniejsze. Przychodzą pięknie, ładnie, ale to przychodzą później. A na tych dalekich lotach akurat wtedy osiągają te ekstremalne akurat kondycje i mogę na tych dalekich lotach dać. Rozumiem. Nie? A jakie tutaj gołąbki kolega ma? Widzę tutaj tych, tu jest tych pstrych mniej wygląda. Tak, tak, tu jest tych pstrych mniej, dlatego że są przeniesione na gołębniki rozpłodowe w tej chwili, żeby wyciągnąć tych pstrych, które tutaj widać, tego czarno-białego gołąbka z tych tygrysów akurat jest tutaj, ale tak to mówię. To jest podstawowa linia, tutaj ta moja linia kadeta, gdzie tych gołębi jest najwięcej, bo blisko jest 100 gołębi, gdzie jest lotowanych i praktycznie bardzo małe są uszczerbki. Czyli wszystkich gołębi do lotu kolega ile ma? W tej porze jest około 200 gołębi do lotu na te dalekie loty. Rozumiem, czyli gołębie do lotów plus rozpód to ile razem to tworzy? No w tej chwili jest około 500, było blisko 800. Także dość liczna hodowla jest to. Tu widzimy, jak się nazywa, o właśnie, jeszcze tak się schylę, pokażemy, tam są te jajeczka, w niektórych gniazdkach, tak, tam widać tam, młode, góry tam młode są, po jednym, po tym, ale to mówię, na bieżąco hodowcy zabierają te młode, tak. A klienci skąd się tutaj trafiają? No, powiem, że w tym roku bardzo rynek mi się otworzył azjatycki, idą gołębie na Chiny, na Tajwan, na Japonię głównie, dlatego, że tam sprzedają od kilku lat, sprzedają te swoje najlepsze gołębie z Barcelony, tak zwane Barcelonczyki i po prostu tam robią te moje gołębie wyniki. Po nich młode zdobywałem super tam nagrody i głównie tam ten rynek mi się otworzył. Chociaż mówię, z tego świata biorą podobcy. A tutaj teraz gdzieś przejdziemy teraz dalej. Tutaj tak wygląda wlot. Jeszcze pokażemy właśnie tak jak tutaj. O, tam. Jesteśmy właśnie w kolejnym gołniku lotowym kolegi Roberta. Tutaj jakieś się go zajął gołąbki? Tak, to są akurat moje gołąbki, w szczególności te z Barcelony, co najbardziej mi tutaj chodzą. Tu na pewno mam tutaj samica, z tych tygrysów białolotka, dwa razy robiła Barcelonę, super samica. W tym roku pójdzie trzeci, tam jest na pewno jej siostra akurat, też robiła Barcelonę. Tu mam kilkanaście gołębi z Barcelony, tu są jej potomstwo, to są gołębie późne, to są akurat z tych Barcelon, to są gołąbki drogie, to tam wszystkie praktycznie idą na kraje azjatyckie, a w tej chwili po prostu tutaj mam tak... taką malinitę można by powiedzieć. W tej chwili część gołębi jest na gołębi rozpodowych, część jest jeszcze tutaj, ale za parę dni będą puszczone pary, te gołąbki. A te gołębie co są, mówię... No, cele to też są, widzę, inne troszeczkę konstrukcji niż tam widzieliśmy, ale one role spełniają podobne jak wszystkie. Tak, tak. Tak, tak. Też widzę, kolega ma tutaj zdjęcia tych gołębi, czy... Aha, nie, tutaj są takie poznaczone po prostu, żeby chyba gołębie miały lepiej rozpoznawać, to jest, tak? To też są zdjęcia akurat tych gołębi moich tutaj na tym praktycznie z tej strony. A to mówię... Kurde, to kolega jakieś gołębia pokaże nam może, o właśnie. Ten czerwony, co to jest za gołąbek? To jest gołąbek z tych tygrysów, mogę pokazać. Super lotnik, w tym roku też robił Barcelonę, właśnie te z mojej złote pary. Z tym, że ten lotnik mój był złożony z samicą połową i taka wyszły właśnie w cenki typowe, wyszły takie tygrysy. Mhm. Ale po nim na przykład młode wychodzą czarno-białe na przykład. Nie? Super gołąbek, będzie w tym roku szedł po raz drugi. A on lata normalnie cały czas. Lata cały czas ten gołąbek. W tym roku już mógł być sprzedany akurat na Chiny i nie sprzedałem tego gołąbka, dlatego po prostu, że on musi iść w tym roku, robić jednak wyniki dalej. No, tu to mamy. No, a tutaj jeszcze mogę pokazać jaką tą moją super samicę. Ja tu przymknę, żeby nie uciekły żadne. Nie, nie uciekły. Aha. Tutaj jest ta moja samica z tych tygrysów. Mogę pokazać ją. Ta samica ma dwa razy Barcelonę, w tym roku jest po raz trzeci. Mogę ją sprzedać za 10 tysięcy euro. Który rocznik to jest gołębia? 05 rok, samica 1105. W tym roku po prostu będzie szła po raz trzeci. Sześcioletni gołąb będzie sobie szedł na Barcelonę. Tak. Chyba te gołębie starsze się lepiej spisują na Barcelonę. Nie, nie. Wszystkie moje gołębie, które zaczęły najlepiej latać na Barcelonę, to są gołębie dwuletnie. Wszystkie, jakie zdobyłem do tej pory nagrody, to gołębiami dwuletnimi. Dwuletnie, trzyletnie gołębie, no idą rok, powtarzają te same gołębie, nie? Rozumiem. No, tak. No dobrze, to przyjdziemy do kolegi jeszcze, jak będą już loty trwały, będzie kolega nam pokaże, jak to je przygotowuje do lotów, jak się tutaj też odbywa, też odwiedzimy klub, jak się odbywa tam koszowanie, jak się odbywają inne sprawy organizacyjne związane z lotami dalekodystansowymi. Także do zobaczenia i dziękujemy bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam, dobry lot wszystkim. Dziękujemy. Powodzenia.